Takich rozstrzygnięć mało kto się spodziewał. Młody drugoligowy zespół FC Call Center Intergalactica grał z aktualnym wicemistrzem amatorskiej ligi piłki nożnej Spartan Cup Mateko Kuby. Nie trudno było więc wskazać faworyta, jednak niespodziewanie lepsi od początku meczu byli gracze drugiej ligi. Do przerwy zespół FC Call Center Intergalactica prowadził 2-0, po przerwie dołożył dwie kolejne bramki, tracąc tylko jedną i pewnym krokiem wszedł do finału. Największy wkład w ten sukces miał strzelec trzech bramek Konrad Dźbik. W drugim półfinale zapadło też niespodziewane rozstrzygnięcie. Empower wygrał z aktualnym liderem Kruczkami 3-0. Oba zespoły w tym sezonie spotkały się już w lidze. Wygrały Kruczki w Pucharze Ligi. Mecz zakończył się sukcesem Empower. Do przerwy zespół ten prowadził 1-0. Po przerwie świetnie wypunktował rywala, zdobywając jeszcze dwie bramki. Wielki finał Pucharu Ligi Spartan Cup zostanie rozegrany w środę 28 listopada o godzinie 18:00. Areną spotkania będzie oczywiście boisko przy ulicy Krajewskiego.